Zapomniałeś już o meczu z Turowem? Tak, zapomniałem. Meczach, no właśnie. Zapomniałem. Znaczy, jak to, myślę, że dobrze podeszliśmy do tego. Staraliśmy się każdy mecz osobno traktować i byliśmy dobrze przygotowani, no ale myślę, że najgorzej, że byliśmy skoncentrowani od samego początku przed każdym spotkaniem i od razu stawialiśmy swoje warunki. Nie daliśmy, można powiedzieć, nawet nadziei Turowowi na to, że mogą w którymś momencie wygrać któryś z tych trzech spotkań. Teraz zdecydowanie trudniejsza przeprawa, dużo większe wyzwanie, na pewno tak, nie chcę użyć słowa łatwo, ale ten kontekst, na pewno tak nie będzie ze Stalmetem. No wiadomo, że to jest trudniejszy przeciwnik z dużo bardziej klasowymi zawodnikami, nie ujmując tutaj nic zawodnika Turowa, ale wiadomo, oni mają dużo większe doświadczenie, reprezentanci Polski, zawodnicy, którzy grają w europejskich pucharach. Ciężkie zadanie nas czeka, ale wygraliśmy ze Stalmetem w Superpucharze ten ważne spotkanie już raz, więc oni mogą sobie mówić, że wygrali z nami później trzy razy, tak? Ale myślę, że to już teraz to jest odrębna historia. Półfinał, my gramy inaczej, oni grają też inaczej, jesteśmy, wydaje mi się, dobrze przygotowani, a na pewno będziemy na te półfinały dobrze przygotowani, bo jeszcze trochę czasu zostało, co jest trochę śmieszne dla mnie, bo gramy trochę za dużo. Play-offy, a jest 10 dni przerwy. No, i nasz mecz jeszcze jest przełożony, zamieniony. Tak, jeszcze my gramy później, to jest w ogóle dla mnie abstrakcja, tym bardziej, że to my wygraliśmy 3-0 i powinniśmy mieć trochę chyba jakiś taki handicap do tego, ale no cóż, taki jest terminarz, nic z tym się nie zrobi. Uśmiechając się, możemy powiedzieć, że Stalmet ma starszych zawodników, więc muszą dłużej odpoczywać, no. Nieważne, no ale to jak mówię, będziemy dobrze przygotowani na ten finał. Zaczynamy dwa mecze u siebie, cel jest prosty, nie oddać hali mistrzów i jechać do Zielonej Góry z wynikiem 2-0. No tak, pracowaliśmy na to cały sezon, żeby mieć tą przewagę parkietu. Byliśmy liderem do końca i mamy tą przewagę parkietu, więc nie pozostaje nic innego jak obronić halę mistrzów. Ale jak wiadomo, w play-offach różne rzeczy się dzieją, na wyjeździe też trzeba wygrywać, więc na pewno, znaczy no my tak jakby nie musimy, tak, bo jak będziemy bronić tą przewagę parkietu, to my będziemy dalej, ale już wygraliśmy na wyjeździe, pokazaliśmy, że na wyjazdach też gramy dobrze i dla nas jakby ten poziom naszej gry nie jest słabszy na pewno na wyjeździe, więc będziemy się starali wygrywać i tu i na wyjeździe.